Ja nie pytałem o Mariusza Błaszczaka. Może inaczej to pytanie zadam. Czy decyzje podejmowane dotyczące zakupu przez ministra obrony są ok, czy nie ok? Strategzy amerykańscy, o których piszę w książce, mają bardzo złe zdanie na temat tego, w jaki sposób się kupuje sprzęt wojskowy. Ale są szczęśliwi, bo przemysł zbrojeniowy amerykański dostaje miliardy dolarów. Nie, panie redaktorze, właśnie to jest postkolonialne myślenie w Polsce i politycy myślą, że tak Amerykanie nas wtedy popierają. Trzeba rozróżnić. Emisariuszy interesów przemysłu zbrojeniowego, których w Polsce się mnóstwo kręci, amerykańskich, i polscy politycy myślą, że to są ci przedstawiciele amerykańskiego establishmentu, oraz naprawdę strategów amerykańskich, których ja piszę w książce, z którymi mam kontakt. Czy to pan ma kontakt z właściwymi osobami, a polski rząd nie? To wiadomo, jest gołym okiem, zachęcam do książki. Polski rząd myśli, że kupowanie w zbrojeniówce amerykańskiej da nam lewar na politykę amerykańską. To jest nieprawda, dlatego że Amerykanie mają potężne wyzwanie w Eurazji. Właśnie to jest błąd rozumowania, który widziałem przez lata.